Czasami wszystko wydaje się idealne na papierze. Dwie osoby pasują do siebie tak dobrze, że wydają się sobie przeznaczone. Ale rzeczywistość ma swoje niuanse. Nawet jeśli wszystkie elementy wydają się na swoim miejscu, brakuje czegoś istotnego – chemii. I to nie jest problem. Może Bóg ma dla ciebie kogoś jeszcze bardziej kompatybilnego. Nie mówię, że ta osoba jest lepsza, ale że pasuje w sposób, który ma więcej sensu, jak kawałki układanki. Niektóre kawałki pasują idealnie, inne mniej. Trzeba odwagi, aby porzucić idealizację i otworzyć się na kogoś, kto naprawdę pasuje do twojego życia. Ale skąd wiedzieć, kiedy nadszedł czas, aby iść dalej, jeśli brakuje tej prawdziwej więzi? Może dlatego, że kiedy jesteście razem, brakuje tego uczucia, że to był boski wybór dla ciebie. Dla tych, którzy szukają idealnej osoby do dzielenia życia, pamiętajcie o tej istotnej prawdzie. Nawet jeśli ta osoba nie wydaje się doskonała pod każdym względem lub nie odpowiada dokładnie temu, co sobie wyobrażałeś, związek, który zbudujecie, będzie autentyczny i głęboko zgodny z naukami biblijnymi. Kluczowe jest zrozumienie, że plany Boga, choć często tajemnicze i niezgłębione dla naszych oczu, są nieskazitelne i zawierają to, co dla nas najlepsze. Nawet gdy nie potrafimy jasno dostrzec drogi lub powodów za pewnymi wydarzeniami w naszym życiu, fundamentalne jest utrzymanie pełnego zaufania do Boga. Zaufanie do Boga to akt głębokiej i transformującej wiary, który oznacza zrezygnowanie z naszych własnych kierunków i pozwolenie, aby On prowadził nas do idealnej osoby do dzielenia naszego życia. Ta osoba, starannie wybrana przez Boga, może nie być dokładnie tym, czego oczekiwaliśmy pod względem powierzchownym, ale będzie doskonale zgodna z boskim planem dla nas. Trwanie w wierze oznacza umieszczenie wszystkich nadziei i pragnień w rękach Boga, ufając, że ma On dla nas najlepsze na myśli. Boski plan, ukształtowany przez bezwarunkową miłość Boga, jest metodyczny i doskonały pod każdym względem, nawet jeśli nie dostrzegamy tego od razu. Dla ciebie, który pragnie zrozumieć wolę Boga, zwłaszcza w odniesieniu do miłości i związków, Biblia jest narzędziem niezbędnym i bezcennym. Ta święta księga to nie tylko zbiór pism, jest żywym i niezbędnym przewodnikiem, który oświetla ścieżkę. Biblia uczy, jak żyć zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Boga, oferując wskazówki na każdym etapie i w każdej decyzji. Nasze relacje miłosne są znaczącym przedłużeniem naszego życia duchowego i jako takie powinny odzwierciedlać nasze najgłębsze wartości i przekonania. Ważne jest, aby rozważyć znaczenie duchowej kompatybilności z naszym partnerem, ponieważ Biblia wyraźnie ostrzega nas przed ryzykiem związanym z jednoczeniem się z niewierzącymi. To biblijne ostrzeżenie służy jako roztropny przewodnik, aby unikać sytuacji, w których nasze przekonania mogą zostać podważone lub rozwodnione. Ponadto Biblia podkreśla inne sygnały ostrzegawcze w związkach, takie jak niemoralność seksualna, która nie tylko kwestionuje nasze wartości moralne, ale również bezpośrednio sprzeciwia się woli Bożej. Fragmenty takie jak list do Hebrajczyków rozdział 13, werset 4 i list do Efezjan rozdział 6, werset 2 oferują jasne i zdecydowane wskazówki dotyczące tych krytycznych aspektów. Te fragmenty podkreślają znaczenie utrzymania świętości i czystości w związku, szanując zobowiązanie podjęte przed Bogiem. Niemoralność seksualna to odchylenie, które może przynieść znaczące duchowe i emocjonalne konsekwencje, dlatego Biblia nas poucza, aby jej unikać i dążyć do integralności we wszystkich naszych działaniach. Jednak mimo wyzwań i złożoności związków miłosnych, pocieszające jest wiedzieć, że Bóg pozostaje suwerenny. Ma On pełną kontrolę, nawet w najtrudniejszych momentach, i zaprasza nas, abyśmy całkowicie zaufali Jego sile i planowi dla naszego życia. Jak zachęca apostoł Paweł w liście do Efezjan, powinniśmy umacniać się w Panu, ponieważ to w Jego mocy znajdujemy odwagę do stawienia czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze. Polegając na Bogu, znajdujemy siłę potrzebną do przezwyciężenia trudności i utrzymania naszej wiary mocnej, niezależnie od okoliczności. Oprócz zapewnienia nam bezpieczeństwa, Bóg pragnie, abyśmy prosperowali w naszych związkach, aby były one źródłem prawdziwego szczęścia i satysfakcji.
Budując nasze życie miłosne zgodnie z zasadami zawartymi w Słowie Bożym, nie tylko przestrzegamy boskiego przykazania, ale także stawiamy się w pozycji, aby otrzymać błogosławieństwa, które Bóg dla nas zarezerwował w zdrowych i budujących relacjach. Jeśli znalazłeś się kiedyś w związkach, które wydawały się kompromitować lub nawet podkopywać Twoje połączenie z Bogiem, możliwe, że doświadczyłeś istotnego konfliktu wewnętrznego. W takich momentach mogłeś odczuwać, że poświęcasz swój własny wzrost duchowy na rzecz tych związków, albo że osoba, z którą się wiązałeś, oddalała cię od Boga. Jeśli ta opowieść odzwierciedla Twoje doświadczenia, ważne jest, abyś zwrócił uwagę na to, co Bóg może próbować Ci przekazać poprzez tę sytuację. Po pierwsze, niezbędne jest uznanie, że prawdziwa miłość między mężczyzną a kobietą jest niewątpliwie darem Bożym. Ten rodzaj miłości to coś, za co nie powinniśmy się wstydzić ani czuć winni, że tego pragniemy, ponieważ nawet w Pismach Świętych Bóg stwierdza, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam. To jasno wskazuje, że pragnienie towarzystwa jest zarówno naturalne, jak i błogosławione. Jednak, jak to ma się w przypadku wszystkich błogosławieństw, które otrzymujemy, istnieje potrzeba równowagi i rozwagi. Istotne jest, aby nie podnosić związku do tego stopnia, aby zastąpić lub przewyższyć naszą miłość i oddanie dla Boga. Jeśli zauważysz, że Twój związek oddala Cię od praktyk duchowych lub osłabia Twoją wiarę, jest to niezwykle wyraźny sygnał ostrzegawczy. Taka sytuacja sugeruje, że związek może nie być zgodny z boskimi planami dla Twojego życia. Cokolwiek nas rozprasza lub stawia w konflikt z naszymi zasadami, nie jest jasno zgodne z wolą Boga. Jeśli znajdujesz się w związku, który wydaje się kompromitować Twoje połączenie z Bogiem, może to być właściwy moment na głęboką refleksję. Niezwykle istotne jest, aby mieć zaufanie do Boga i wierzyć, że ma On wyższy plan dla Twojego życia, w tym możliwość znalezienia partnera, który nie tylko zbliży Cię do Niego, ale także będzie Cię zachęcał do duchowego wzrostu. Pamiętaj zawsze, że miłość Boga przewyższa wszystkie rzeczy i powinna być nadrzędnym priorytetem w naszym życiu. Nasze marzenia i pragnienia są ważne, ale klucz do udanych związków tkwi w autentycznej miłości. Miłość jest siłą, która pozwala nam wspólnie pracować nad wzmacnianiem i poprawą naszych związków. Gdy jeden z partnerów nie jest w pełni zaangażowany w relacje, może to stworzyć przepaść między wami. Kontynuując budowę i walkę o związek, zauważysz, że Twoje działania, reakcje i pragnienia zaczynają się coraz bardziej zbiegać. Istotne jest zachowanie wspólnej pracy i zaufania Bogu. Sam doświadczyłem bolesnego rozstania i początkowo trudno było mi zachować wiarę. Jednak z czasem zacząłem dostrzegać, że życie ma swoisty sposób przekazywania nam sygnałów. Czasami te sygnały są jasne i pokazują, że Bóg aktywnie prowadzi nas na nową drogę. Te sygnały mogą być postrzegane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie i niezwykle ważne jest, aby na nie zwracać uwagę. Pomaga nam to rozróżnić, czy Bóg naprawdę wysyła nam kogoś nowego, czy może wzywa nas do okresu osobistego i duchowego wzrostu. Gdy spoglądamy w głąb siebie i obserwujemy znaki wokół nas, często odkrywamy, że Bóg próbuje przekazać nam coś istotnego na temat naszej ścieżki i naszych wyborów. Czasami prosi nas o ponowne ocenienie i dostosowanie naszej drogi, kładąc pełne zaufanie w Nim, aby nas prowadzić. W obliczu wyzwań w związkach istotne jest pamiętanie, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Jest zawsze obecny, oferując swoją mądrość i kierownictwo. Zachowanie aktywnego życia modlitewnego i poszukiwanie boskiego prowadzenia poprzez Pisma Święte może dostarczyć jasności i siły potrzebnej do podejmowania trudnych decyzji. Gdy priorytetyzujemy nasze połączenie z Bogiem, stajemy się bardziej otwarci na Jego wskazówki i bardziej zdolni do rozróżniania, co jest najlepsze dla naszego życia i naszych związków. Warto także rozważyć, że czasami Bóg pozwala nam stawić czoła trudnościom, aby wzmocnić naszą wiarę i przygotować nas na coś większego. Te doświadczenia, choć mogą być bolesne, mogą być okazjami do głębokiego duchowego wzrostu. Przechodząc przez bolesne rozstanie, na przykład, możesz odkryć nowe zrozumienie siebie i celu, jaki Bóg ma dla ciebie.
Ten okres refleksji i odnowa może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby przygotować się na bardziej zdrowy i duchowo wzbogacający związek w przyszłości. Zaufając Bogu i podążając za Jego wskazówkami, możesz odnaleźć pokój i jasność potrzebną do podejmowania mądrych decyzji dotyczących swoich związków. Bóg pragnie, abyśmy mieli relacje, które zbliżają nas do Niego i pomagają nam rosnąć w wierze. Niezwykle istotne jest zaufanie Bogu i Jego nieskończonej mądrości, wiedząc, że On wie, co dla nas najlepsze. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że Bóg usunął pewne związki ze swojego życia, rozważ, że może to być boskie zaproszenie do poświęcenia więcej uwagi i skupienia na Nim. Słowo Boże jest niepodważalnie jasne w tej kwestii. On powinien być centrum i najwyższym priorytetem naszego życia. Wszystkie inne związki powinny być drugorzędne wobec naszej miłości do Niego i nic nie powinno zająć Jego miejsca w naszych sercach. To biblijne wskazanie nie jest arbitralne. To jedna z najczęstszych przyczyn, dla których Bóg może zdecydować o zakończeniu pewnych związków. On pragnie, abyśmy skoncentrowali swoją uwagę całkowicie na Nim, aby rozwijać głębszy i bardziej znaczący związek z Twórcą. W ten sposób, przygotowując się na przyjście właściwej osoby, będziemy wyposażeni do znalezienia naszej pełni nie tylko w tej osobie, ale przede wszystkim w Bogu. To ważna lekcja o boskiej miłości, dowód na to, że On nie tylko kocha nas bezwarunkowo, ale także pragnie być uznany za nasze prawdziwe i jedyne źródło siły i schronienia. Bóg może zakończyć związki, gdy widzi, że oddalamy się od Niego, zwłaszcza gdy zaniedbujemy modlitwę, która jest niezbędna do utrzymania naszego połączenia z Nim. Istotne jest zrozumienie, że nasze związki nie powinny być oceniane tylko ze względu na ich romantyczne aspekty, ale także ze względu na duchową jedność i pozytywny wpływ, jaki wzajemnie na nas wywierają. To potężne przypomnienie o ważności pokładania zaufania w Bogu, nie tylko w ludziach wokół nas. Małżeństwo, w swojej istocie, jest postrzegane jako zjednoczenie dwóch osób pod błogosławieństwem i kierownictwem Boga, polegając na Nim, aby prowadził obu w tej wspólnej podróży. Jeśli Bóg nie jest w centrum tej unii, niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, będzie niemożliwe utrzymanie trwałego związku z kimś, kto nie dzieli tych samych wartości wierności i zaangażowania. Zdrowy związek z Bogiem i solidne zaufanie w Niego pozwalają nam porzucić wszystko, co nie jest zgodne z Jego boską wolą. Czasami Bóg stawia nas w określonych związkach z konkretnym celem nauki i kształtowania nas. Kiedy te związki się kończą, dają nam one cenną okazję do wzrostu i ewolucji, zbliżając nas do osoby, jaką On pragnie, abyśmy byli. Zamiast opłakiwać te zakończenia, powinniśmy być wdzięczni i zaufać, że Bóg ma większy i bardziej znaczący plan dla naszego życia. Ta refleksyjna przemowa niesie jasną i jednoznaczną wiadomość. Zaufaj Bogu i Jego boskim planom. Ta prawda jest ciągle potwierdzana zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Weźmy na przykład historię Izaaka, gdy miał się ożenić. Jego ojciec, Abraham, był głęboko zaniepokojony wyborem jego przyszłej żony, gorąco pragnąc, aby dzieliła ona tę samą wiarę i te same wartości, aby nie odciągnęła Izaaka od jego drogi duchowej. Małżeństwo jest głęboko cenione przez Boga, który kładzie wielki nacisk na wierność i lojalność w relacjach. Biblia służy jako najwyższy przewodnik, kierując naszymi decyzjami i kształtując nasze życie, szczególnie w tak ważnych kwestiach jak małżeństwo. Zgodnie z pismami, podstawową zasadą dla błogosławionego małżeństwa jest konieczność dzielenia tej samej wiary. Małżeństwo, bardziej niż prosta unia prawna czy emocjonalna, jest duchowym połączeniem, w którym dwie jednostki stają się jednym pod błogosławieństwem Boga. Biorąc pod uwagę, że nasze ciało jest świątynią Boga, istotne jest, aby osoba, z którą się związujemy, dzieliła te same głębokie wartości duchowe, które cenimy. Kiedy Bóg przeznacza dwie osoby do bycia razem, wysyła jasne i jednoznaczne znaki. Możesz odczuwać głęboką więź i mieć absolutną pewność, że znalazłeś właściwą osobę. Ta pewność często towarzyszy pokojowi, który przekracza zwykłe zrozumienie, potwierdzając, że Twoje wybory są zgodne z wolą Bożą. Jednakże ważne jest,
aby być czujnym na inne znaki, które mogą pojawić się w czasie. Jeśli zaczynasz odczuwać trwałe pustki lub niepokój, którego trudno wyjaśnić, może to być wskaźniki emlujące, że Bóg zachęca cię do ponownego rozważenia tego związku. Ponadto, ciągłe konflikty i nieporozumienia mogą być wyraźnymi sygnałami, że relacja może nie być zgodna z wolą Bożą. Wzmacnianie swojej wiary i połączenia z Duchem Świętym jest kluczowe dla uzyskania jasności co do kierunku twojego życia miłosnego. Znalezienie właściwej osoby do życia jest jednym z najgłębszych pragnień wielu osób, odzwierciedlając poszukiwanie towarzystwa i wzajemnego zrozumienia. Podsumowując, Bóg pragnie, abyśmy zaufali Mu całkowicie i podążali za Jego kierunkiem, nawet jeśli oznacza to zakończenie niektórych związków. Jego mądrość jest nieskończona, a Jego miłość jest głęboka i wszechobejmująca. Poprzez skupienie się na Bogu i kierowanie się Jego wskazaniami, możemy być pewni, że znajdziemy drogę do spełnienia naszych pragnień i doświadczenia prawdziwej miłości w sposób, który jest zgodny z Jego boską wolą. Jednakże, kluczowe jest zrozumienie, że Bóg nie pragnie, abyśmy się pośpieszali lub zadowalali się mniej niż najlepszym dla nas. On ma meticulously opracowany plan dla każdego z nas, mający na celu połączenie nas z kimś, kto nie tylko nas uzupełnia, ale również wzbogaca nasze życie duchowe. Aby rozpoznać, czy ktoś naprawdę jest właściwą osobą do podzielenia się życiem, istnieją trzy rodzaje potwierdzeń do rozważenia – wewnętrzne, zewnętrzne i wieczne. Potwierdzenia wewnętrzne odnoszą się do spokoju i satysfakcji, jakie odczuwasz w obecności tej osoby, głębokiego poczucia harmonii i zadowolenia, które pojawia się, gdy jesteście razem. Potwierdzenia zewnętrzne, z kolei, manifestują się poprzez działania i reakcje tej osoby wobec ciebie, obserwując, jak traktuje cię codziennie i odpowiada na twoje potrzeby i emocje. Potwierdzenia wieczne, być może najbardziej fundamentalne, są związane z wartościami duchowymi, które wy współdzielacie, zapewniając, że podstawy waszego związku są solidne i zgodne z zasadami Boga. Oprócz tych potwierdzeń, Słowo Boże, Duch Święty i okoliczności otaczające związek również odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu kierunku i zrozumienia. Osoba, którą zdecydujesz się poślubić, powinna być kimś, kto uzupełnia twój cel i cele życiowe, pozytywnie przyczyniając się do twojego ministerstwa i wykazując dojrzałość we wszystkich aspektach życia. Ta osoba powinna być twoim partnerem nie tylko w codziennych sukcesach, ale również w ciągłym duchowym wzroście. Ostatecznie, zaufanie Bogu i Jego planom dla twojego życia miłosnego jest istotne. Bóg zna twoje serce i twoje potrzeby lepiej niż ktokolwiek inny i ma dla ciebie idealny plan. Ufając temu planowi i podążając za wskazówkami dostarczanymi przez niego poprzez różne potwierdzenia i znaki, będziesz mógł podążać z pewnością na drodze do znalezienia partnera, którego Bóg przygotował dla ciebie, zapewniając życie dzielone miłością, wiarą i wspólnym celem. Ważne jest pamiętanie, że błogosławiony przez Boga związek nie tylko przynosi szczęście, ale także wzmacnia wiarę i wspiera duchowy wzrost obu partnerów. Utrzymywanie otwartej i stałej komunikacji z Bogiem jest niezbędne. Modlitwa jest potężnym narzędziem, które pozwala szukać i rozumieć boską wolę we wszystkich obszarach życia, w tym w relacjach. Modląc się o kierownictwo i rozeznanie, zbliżasz się do Boga i stajesz się bardziej otwarty na Jego wskazówki. To zapewnia pokój i jasność, a także wzmacnia duchowe połączenie między tobą a twoim przyszłym partnerem. Ważne jest również zwracanie uwagi na okoliczności otaczające związek. Bóg może użyć sytuacji i wydarzeń życiowych, aby potwierdzić, czy podążasz we właściwym kierunku. Na przykład, łatwo otwierające się drzwi i nieoczekiwane błogosławieństwa mogą być znakami, że jesteś w zgodzie z boską wolą. Z drugiej strony, trwałe przeszkody i uczucia niepokoju mogą wskazywać na konieczność ponownego ocenienia kierunku związku. Będąc czujnym na te sygnały i ufając Bogu, możesz podejmować bardziej świadome i zgodne z boskimi zamiarami decyzje. Podróż w poszukiwaniu właściwego partnera to połączenie wiary, cierpliwości i świadomego działania. Istotne jest, aby nie spieszyć się ani nie ulegać zewnętrznemu naciskowi. Zamiast tego, zaufaj czasowi Boga, który zawsze jest doskonały.
Oczekiwanie może być trudne, ale to w tych momentach możesz rosnąć duchowo i przygotować się na przybycie właściwej osoby. Pamiętaj, że Bóg kształtuje ciebie i twojego przyszłego partnera, abyście, gdy się spotkacie, byli gotowi na budowanie życia opartego na miłości, wierze i wspólnym celu. Wreszcie, istotne jest pamiętanie, że jesteś kochany i chroniony przez Boga. On pragnie dla ciebie tego, co najlepsze, i zawsze pracuje, aby poprowadzić cię we właściwym kierunku. Ufając Bogu i podążając za Jego wskazówkami, możesz mieć pewność, że znajdziesz idealnego partnera do życia, dzieląc z nim życie pełne błogosławieństw i duchowego wzrostu. Zatrzymaj się na chwilę, aby te słowa rezonowały w tobie, pamiętając, że jesteś kochany i chroniony przez wszechświat.